Centrum Usług Pogrzebowych Regina. Służy pomocą w najtrudniejszych dla Państwa chwilach. Kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie całej Polski. Odbiór zmarłych z domów, przygotowanie pogrzebu, bogaty wybór trumien, urn i krzyży. Kremacje zwłok, ekshumacje, pełna dokumentacja pogrzebowa oraz pośrednictwo w ZUS i innych instytucjach. Centrum Usług Pogrzebowych Regina. Ulica Wolności 26. Państwu mówi Robert Dzięba. Witam w audycji 4 Pory Miasta. Dzisiaj bardzo, bardzo ciekawy temat, który niedługo pewnie wszystkich rozgrzeje, ale ja obiecałem, że ten temat na naszej antenie w Miasto Kołobrzeg poruszymy i pozwolimy zwolennikom rozwiązań dalszego handlu przy molo wypowiedzieć się i przekazać ich racje. A naszymi gośćmi są Henryk Carewicz, wiceprezes Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz pan Tomasz Budzyński, sekretarz tegoż stowarzyszenia. Witamy również i wielki orędownik handlu przy molo, ale za chwilkę o tym sobie porozmawiamy. Ja zdradzę Państwu pewne mandry. Spotkałem się z Henrykiem Carewiczem w momencie, gdy zakładana była wstępnie Fundacja Kołobrzeskiego Sportu. Tam się spotkaliśmy i powymienialiśmy sobie, gestykulując na różne sposoby, argumenty za i przeciw tego, czy ten handel dalej tam powinien istnieć, czy nie. Ale z tego, co widzę, swoim patronem, aby ten handel dalej tam funkcjonował, kupców objął właśnie Kołobrzeskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców. Czyli pan jest zwolennikiem tego, panie Henryku, żeby dalej tam handel funkcjonował. To znaczy, nie jest to tak do samego końca, jak pan mówi. My jako Stowarzyszenie Kupców oczywiście wspieramy miejscowy handel. Powiem dlaczego. Dlatego, że to są miejsca pracy. To jest utrzymanie kilkuset rodzin. I teraz powiem, bo wszyscy z uporem maniaka myślą, że my upieramy się przy tym, żeby ten handel w tym kształcie, który tam jest, pozostał. Nie. My jesteśmy na etapie rozmów. Nie wiem, czy pan wie i państwo wiedzą, że są prowadzone rozmowy z Urzędem Miasta. A jesteśmy w zespole do spraw standaryzacji właśnie dzielnicy uzdrowiskowej. Między innymi tam rozmawiamy na ten temat, w jaki sposób byśmy ten handel chcieli widzieć. I dzisiaj jesteśmy na etapie rozmów i opracowania handlu od latarni do arki. Niech pan popatrzy, jaka to przestrzeń do zagospodarowania. A teraz wrócę do samego handlu i zasadności tego handlu, bo dzisiaj Kołobrzeg praktycznie żyje z czego? No z turystyki i uzdrowiska. Może rybołówstwo w niewielkim stopniu, prawda? Jakiś niewielki przemysł i reszta to są usługi. No i teraz, żeby tych ludzi utrzymać, czyli ludzi, którzy są zatrudniani w tych firmach, postanowiliśmy wesprzeć tych ludzi w taki sposób, żeby usiąść z nimi do stołu i powiedzieć, oczywiście i z urzędnikami Urzędu Miasta, że przy molo będzie punktów N na przykład, prawda? Tak, żeby wizualizacja rzeczywiście wejścia na molo miała jakiś sens, żeby to też było jakimś kształtem i żeby nie było to odbierane jako dalej targowisko, prawda? Czyli dzisiaj nie wiemy, ile tam punktów będzie, ale na pewno te punkty tam będą jakieś, w jakimś kształcie, na pewno odsunięte, żeby był widok na molo. Ja sobie nie wyobrażam takiego kurortu jak Kołobrzeg, w ogóle wszystkie kurorty na świecie, ja już może to powtarzałem niejednokrotnie, taki handel
Posiadają z kilku względów. Pierwsza podstawowa rzecz, że każdy, kto przyjedzie do miasta, takiego jak Kołobrzeg, chce kupić jakąś pamiątkę. Przecież wszyscy wiemy, że są pewne określone standardy, co tam można sprzedawać. Więc wszyscy wiemy, że to są pamiątki. I teraz dzisiaj musimy usiąść tylko i nakreślić kształt tego, w jakim kształcie byśmy ten handel widzieli. Od portu, nie wiem czy pan wie, że są prowadzone takie rozmowy, że pracujemy nad ilością punktów właśnie od portu do Arki, usytuowaniem takich punktów. Myślimy, że to rozwiązanie będzie korzyścią i dla ludzi, którzy tam handlują, i dla Urzędu Miasta. Wszyscy, tu kolega powie, jakie wpływy są z samego mola, bo to jest bardzo istotne. Nikt sobie nie zdaje sprawy, jakie to są pieniądze dzierżawne i jakie pieniądze wpływają do budżetu miasta. Ja może oddam tu głos, żeby kolega się wyraził. No właśnie, panie Tomaszu, bo tam pan pracuje, prawda? Tam pan pracuje. I gdy pan powiedział o aspektach prowadzenia tam działalności przy molu. To znaczy, może nie jako wielki orędownik. Ja bym chciał wrócić do historii, bo może o tym się też nie mówi. Handel w tym miejscu istniało od setek lat, od 100 lat, od 150 lat, odkąd uzdrowisko w Kołobrzegu powstało, to w tym miejscu, jak cofniemy się do zdjęć, handel w tym miejscu istniał. 12 lat temu handel w tym miejscu istniał na terenach prywatnych, czyli na terenach Bałtyku i Zirobu. Nie był to handel, miasto nie miało na ten handel wpływu, tak jak i nie miało na dziki handel. Ani na wystrój, ani na asortyment, ani na rozstawienie, ani na wizualizację tego handlu. I 12 lat temu Stowarzyszenie Kupców, dlaczego Stowarzyszenie Kupców dzisiaj też na ten temat rozmawia, bo 12 lat temu Stowarzyszenie Kupców po sławetnych sporach o minimal, tak? Nie będziemy teraz wracać do historii i rozważać, czy to były plusy, czy minusy. Dzisiaj już wszyscy mówią, że wielkopowierzchniowy handel zabija małą działalność i każde miejsce pracy, które jest w wielkopowierzchniowym handlu, to jest utrata 3-4 miejsc pracy na rynku. Bez dyskusji. Jest to już dzisiaj bezdyskusyjne. Jadąc do Austrii czy do Włoch, nie ma tam zachodnich innych koncernów niż austriackich, handlowych. Tak? Jak ktoś miał rodzinny sklepik, rozwinął się i tak dalej, tylko on miał na to 70-100 lat kapitalizmu, gdy się rozwijał. Nas rzucono na głęboką wodę, wpuszczono zachodni kapitał. Już nie będziemy do tego wracać. 12 lat temu stowarzyszenie podjęło taki dialog i rozmowę, żeby ucywilizować ten handel. Miasto, trzeba się cofnąć, na to są nagrania telewizyjne, wywiady w gazetach, rzeczników, prezydentów, radnych, kupców, żeby ucywilizować ten handel i żeby, do czego zmierzamy, my jako stowarzyszenie i mieszkańcy, tak? Ja powiem szczerze, nie jestem starszym facetem, ale moja rodzina prowadzi tu interesy od 1945 roku. Mój dziadek miał tutaj rzeźnię w Kołobrzegu i ja wiem, że jeżeli się chce, to urzędnik w 60-tych latach mu zamknął tą rzeźnię, tak? Bo zabroniono mu robić to, tamto, siamto i w końcu zawinął ten interes i całe życie prowadził działalność. Ja pochodzę z rodziny, która działalność gospodarczą, rzemieślniczą prowadzi od setek lat. Nie cofnę się do 300 czy 400 do tyłu, bo jeszcze nie mam na to czasu, ale co najmniej te 200 na terenie Polski prowadzi tą działalność. I do czego zmierzam? 12 lat temu ustaliliśmy z miastem, że szkoda wyrzucać te pieniądze na prywatne tereny, że trzeba te pieniądze podnieść z chodnika i żeby budżet był zasilany z miejskich pieniędzy. Żeby to ucywilizować, żeby wprowadzić, nie było w ten czas jeszcze takiego problemu z dzikim handlem, chociaż był. Był handel, i do czego zmierzamy? Przeniósł się ten zły handel na tereny miejskie, na te pawilony, które wyznaczyło miasto. 10 lat temu, trzeba sobie to też jasno powiedzieć, te pawilony, które w tym miejscu stały, były wzorem dla całej Polski. Ludzie przyjeżdżali, brali od nas wizytówki producenta tych pawilonów, wstawiali je w innych miejscowościach. Rozstawienie i zagęszczenie tych pawilonów, no niestety, no w ten czas było takie parcie miasta i architektury, że miasto dorobiło dwa dodatkowe przetargi. To też nie jest tak, jak się mówi w mediach, że my tam stoimy bezprzetargowo, że nam coś dano. Nam nic nie dano. My wzięliśmy normalny udział w normalnym przetargu. Wpłaciliśmy wadia. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, my tam zainwestowaliśmy pieniądze za kawałek chodnika. To nie było na tamte czasy i nawet na te czasy takie małe pieniądze, tak? Bo w tym czasie na terenie Zirobu, czyli obok, ja mogłem kupić lokal za 150 tysięcy na własność. Przez 10 lat zapłaciłem prawie milion dzierżawy razem z bratem, prawie milion dzierżawy za kawałek chodnika. Musiałem zainwestować w pawilon, w infrastrukturę i rozwinąć swoją działalność. To są sumy prawdziwe. Działalność.
Pewnie, żebym wolał coś. Tylko też trzeba sobie powiedzieć, że nasze społeczeństwo nie składa się tylko z, nasi przedsiębiorcy, nasze małe firmy nie składają się tylko z milionerów, tak? Jest część ludzi, między innymi również ja, który na dzień dzisiejszy mogę dzisiaj kupić atrakcyjny lokal w porcie, tak? Kosztuje mnie 900 tysięcy netto, 50 coś metrów. No przepraszam, no nie stać mnie dzisiaj wziąć 900 tysięcy netto lokalu nawet w kredycie, bo wiem, że byłoby mi to ciężko utrzymać. Jestem od 17 lat jestem dzierżawcą Urzędu Miasta. Przez te, pan redaktor również wie, mieszkańcy wiedzą, że przez 10-12 lat dziki handel rozwijał się wszelkimi możliwymi drogami. Nas łudzono, że płaćcie, płaćcie, my będziemy o was zawsze dbali, będziemy, my byliśmy też, popieraliśmy, nas proszono jako stowarzyszenie o popieranie przepisów, które będą o zmianę prawa, które będzie można, nada władzy samorządowej możliwość walki z dzikim handlem. I nie możemy dopuścić dzisiaj do takiej sytuacji, że robimy pustynię w strefie uzdrowiskowej, bo trzeba sobie zdać sprawę, że z handlów na terenie uzdrowisk każde uzdrowisko korzysta. Jak pan wejdzie do hotelu pięciogwiazdkowego, to są w nim sklepy, sklepy z pamiątkami, wcale myślę, że nie z lepszym asortymentem niż na Molo. Jesteśmy za tym, żeby na Molo zmienić tą wizualizację, bo wszystko się zmienia, tak? No, nie chodzimy w ściuchach przed 15 lat. To nie jest też tak, że my przychodzimy do Urzędu Miasta, gdy kończą nam się umowy i dopiero zaczynamy. My rozmawiamy cały czas. My już dawno wystąpiliśmy, to też trzeba powiedzieć, tak? Sześć lat temu wystąpiliśmy o wymianę. Przerwę, bo bardzo ważny argument. W piątej kadencji Rady Miasta, kiedy byłem radnym, pracowaliśmy nad planem zagospodarowania przestrzennego, bo to jest bardzo ważny argument tu właśnie do właśnie tej dyskusji. Do planistycznych kwestii wrócić. I powiem tak, wtedy kiedy żeśmy jako stowarzyszenie wnosili właśnie o wskazanie tego handlu w tym miejscu, może nie w tym kształcie, ale wskazywaliśmy, to po prostu zostaliśmy oszukani. Powiem, że powiedziano nam, że omyłkowo nie wpisano tam tego handlu, ale złóżcie wniosek na etapie jeszcze pracy nad planem. Złóżcie wniosek i zaraz pierwszy będzie rozpatrywany. I my w trakcie zaklepywania tego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, myśmy taki wniosek złożyli. Tak naprawdę do dziś on nie został rozpatrzony. I teraz należy sobie zadać pytanie, dlaczego? Bo wiele razy spotykałem się z jednym naczelnikiem Wydziału Architektury, teraz z panią naczelnik i uważam, że pewne rzeczy są coś odsuwane na dalszy etap. Nie mogę zrozumieć dlaczego. Wszyscy wiemy, że ten handel tam musi istnieć w jakim kształcie. Nie wiem, 5-6 pawilonów, może w jakimś innym wymiarze. Ale nie mówmy o ilości, bo no też właśnie. Nie chciałbym... Ja też, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby takiego... Wszyscy, że tam może być handel, o tak. Powinien być. To znaczy, my zrobiliśmy taką kalkulację. Jeżeli miasto w dzisiejszych trudnych czasach braku sprzedaży tych wielkich działek, tak, tych powierzchni handlowych za 30 milionów pod centra handlowe, tak, jeżeli miasto na swoich mieszkańcach pomnażając ich dobrobyt i dobrobyt miasta, no bo również panu rektorowi będzie, ja to każdemu powtarzam, jeżeli pieniądz kręci się w mieście, tak, to warsztat samochodowy, to dentysta, to lekarz, to dziennikarz będzie miał lepiej, to restaurator, to właściciel zakładu szewskiego, każdy będzie miał lepiej. Jeżeli wpuścimy to tylko zagraniczny handel, tylko wielkie sieci, to nie będziemy mieli nic. I my zrobiliśmy taką kalkulację, jeżeli od portu, a chodzi też o atrakcyjność, handel takimi rzeczami dla turysty, ja nie mówię, że dla każdego mieszkańca, bo zawsze znajdą się przeciwnicy wszystkiego, ale sama atrakcja, jeżeli ja słyszę naszych niektórych radnych i decydentów w mieście i z opozycji rządzących, że no podniesiemy atrakcyjność miasta poprzez to, że będzie spokój, cisza, ławeczki i klomby i ten, no to ludzie dzisiaj chcą atrakcji. No to prawda. Ludzie, w każdym wieku, żeby ściągnąć tu ludzi, którzy mają pieniądze, czyli ludzi, którzy mają dzieci, nie mówię dzieci roczne dwu, tylko dzieci starsze nawet, to trzeba im coś zaoferować. Jeżeli nic im nie zaoferujemy, zrobimy pustynię i zrobimy ładne ławeczki, bo jeżeli dzisiaj mi się mówi, że jest fajny widok na latarnię, bo jest pusto i stoi żółw i konik morski, tak? Pod względem wizualizacji jest to fajne, ale pod względem
atrakcyjności już mniej. Ale to co, chciałby pan tam targowisko zrobić? Ale my nie wykluczamy to targowisko, nie odchodźmy w skrajność. Ja czasami jeżdżę po świecie, mam przyjaciela we Frankfurcie nad Menem i też nie bójmy się takich rzeczy. W Niemczech wszelkie na Zeilu, to jest centrum miasta biznesowego, giełdowego, z najdroższymi domami towarowymi na świecie, sieciami. 4 razy do roku, po 2-3 miesiące są festyny związane ze świętami, z karnawałem i tak dalej. Niemcy mają takie tradycje. I tam są ala właśnie bazary, tylko kulturalnie fajnie zrobione, tak? Drewniane domki, grzane wino, grzane piwo, kręci się miód, stoi krowa w zagrodzie, słoma rozrzucona, wszyscy w niebo wzięci, wszyscy robią zdjęcia. My chcemy, absolutnie nie chcemy tam targowisk, chcemy tam nowoczesnego, fajnego kurortu, który się uzupełnia, bo nie tylko zejście na plażę, nie tylko przebieralnia, ale również rozmieszczone na tym terenie punkty gastronomiczno-pamiątkowe powodują tak, że ludziom chce się przejść od Arki do Mola, w międzyczasie wypić kawę, zjeść ciastko, kupić pamiątkę, pooglądać sobie bursztyny, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, kto ma wspierać jubilerstwo, tak? Dużo tam generalnie w ustawie uzdrowiskowej mówi się, że handlujemy pamiątkami. No tutaj nie handlujemy ciupagami, handlujemy bursztynem, srebrem i tak dalej, i tak dalej. Skoro Ministerstwo Gospodarki daje na Stowarzyszenie Bursztyników grant, żeby promować bursztyn na świecie, to jest nasz kamień narodowy, tak? O tym się też nie mówi. To jest nasz kamień narodowy i mamy go promować w Tokio, w Nowym Jorku, w Emiratach i tak dalej, i tak dalej. Zresztą on się już nie musi promować, bo dzisiaj najwięcej surowca bursztynowego kupują Chińczycy na swój rynek. I przez to on jest taki drogi, tak? No, w mieście nie ma. Ja jestem bursztynnikiem, ja mam pracownię bursztynniczą, chyba jedyną w mieście, tak? Ja nie widzę, żebym ja dostał zielone światło, albo żeby ktoś mi cokolwiek w czymkolwiek pomógł, tak? W czymkolwiek. No dobrze, ale panowie, to teraz jeszcze wróćmy do trochę innego tematu, bo ja chciałem porozmawiać o tym planie, bo to jest teraz tak. Pada hasło, tu był Adam Wieczorek, który mówi, że już na klubie Platformy Obywatelskiej rozmawia się o tym, aby te umowy wam przedłużyć. Ale ja zauważyłem, że zgubił się gdzieś temat, żeby zmienić plan. Bo to będziemy tak co roku przedłużali komuś umowę, tak naprawdę dobrze by było zmienić plan. No tylko, że przeciwna na przykład zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu jest Danuta Adamska, chociażby Czepczyńska, która uważa, że handlu w tym miejscu być nie powinno. Przynajmniej na jednej z komisji, na której ja byłem i kwestia tego handlu była omawiana, gdzie chyba Ryszard Szufel gdzieś tam przerzucił was kupców trochę na wschodnią część, żeby rozdzielić ten handel i przenieść go spod Mola, a przy Molu zostawić tam nieliczne lokalizacje wyznaczone w planie. No tak się to odbywa, ale jakoś nie widać woli, bo przecież te rozmowy były chyba w ubiegłym roku, jak sięgam pamięcią, a nie widać jakoś woli do tego, żeby ten plan zmienić i wreszcie zapisać, czy chcemy ten handel i w jakiej ilości. Ja bym chętnie chciał powiedzieć, bo akurat w 2008 roku, gdy powstawał plan i wchodził plan, to nie to, że chcemy, bo miasto się wyraziło, że chce tam handel. Tylko błędem urzędnika w Poznaniu, który robił ten plan, bo my mamy pismo, odpowiedź na nasz wniosek, tak? Że gdzie wnioskowaliśmy, żeby handel w tym miejscu był umiejscowiony, tak? Zresztą tam handel jest umiejscowiony, bo jest centrum handlowe Zero, gdzie ten handel jest, tak? Że jest abstrakcją, że miasto odrzuca swoje pieniądze. Za aprobatą pani Adamskiej Czepczyńskiej. A Zero prywatny inwestor, który zapłacił za działkę 100 tysięcy złotych, handel w tym miejscu istnieje. Naprzeciwko, 10 metrów obok, na terenie miejskim, gdzie płaci się przez te 10 lat milionowe dzierżawy, te wszystkie punkty wniosły milionowe dzierżawy, handlu nie ma. Miasto w 2008 roku na nasz wniosek, który złożyliśmy oficjalnie, stowarzyszenie odpisało, że nasz wniosek będzie uwzględniony. My w 2008 roku na komisji uzdrowiskowej, również z panią Czepczyńską, gdzie bodajże przewodniczącym był pan poseł i prezydent Błaszczyk, rozmawialiśmy na ten temat, że stowarzyszenie ma dwie opinie prawne, że może zaskarżyć ten plan. W ten czas była tak zwana dzika, w cudzysłowie, zabudowa uzdrowisk, gdzie się rozbudowywało wszystko przed wejściem do planu na starych warunkach zabudowy. Proszono nas na tej komisji, gdzie był m.in. pan naczelnik nieruchomości, na tej komisji ustaliliśmy, że stowarzyszenie nie zaskarży tego planu i nie cofnie, bo miało możliwości prawne, żeby go przeciągnąć. Rok, dwa, trzy, cztery, różnie by to się ciągnęło. Mieliśmy opinię prawną, że sprawy wygramy, w sądach bywa różnie, tak? Ale jest jedna instancja, druga instancja, trzecia instancja, zanim się to załatwi, tak? Nasze nieruchomości są na stałe wpisane, to nie są nieruchomości tymczasowe. Nieruchomości, które są na pasie technicznym, to są nieruchomości, które w Urzędzie Wojewódzkim mają załatwione prawo budowlane, sprawy budowlane i to są nieruchomości na stałe wpisane.
czyli stałe. Nie mają tylko prawa do gruntu, tak jak Bałtyk. I dziwi mnie, że robiąc plan, nie wpisano tych nieruchomości w plan. Nam tłumaczono, że pani w Poznaniu się omyliła. Ja nie wierzę. Ja powiem szczerze, panie redaktorze, ja nie wierzę w pomyłki, tak? Tak nam tłumaczono, ja nie wierzę w pomyłki. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że my na tej komisji ustaliliśmy, gdzie była również pani Czepczyńska, która też chciała ucywilizować tą zabudowę i żeby plan wszedł, tak? Ustaliliśmy taką rzecz, że wchodzi plan, my go nie zaskarżamy, ale dla tego małego elementu plan się zmieni, tak? Bo tak tłumaczono, że no, cały plan powstawał bardzo długo, to się rodziło w bólach i to był bardzo duży zakres. Żeby wprowadzić małą zmianę, to wystarczy pół roku, 8 miesięcy, żeby to zrobić. My od 2008 roku wnioskujemy ciągle o tą zmianę. Dwa lata temu obiecano nam, że dajemy sobie dwa lata, żeby wprowadzić zmiany i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że stowarzyszenie broni swoich bunkrów i swoich członków i żeby się nic nie zmieniało. My chcemy zmian. To trzeba sobie też jasno powiedzieć. Prowadząc działalność, ciężko prowadzić działalność, gdy ktoś komuś daje dwa lata. To tak jakby pracownik na etacie pracował w firmie albo... zresztą ludzie wiedzą. Można według prawa przedłużać umowę na czas określony dwa razy. Później trzeba dać temu komfort temu pracownikowi, albo go zwolnić, albo zatrudnić na stałe, żeby on miał jakieś poczucie rzeczywistości i poczucie stałego bytu. Tak? My nie chcemy ciągle być zaskakiwani albo oskarżani przez dziennikarzy, że jest źle, brzydko. My chcemy, żeby było fajnie. My chcemy, mało tego, my mamy na to pomysły. Rozmawiamy również z architektami. Tak? My dwa lata temu zaproponowaliśmy w urzędzie, że my zaprosimy dwie uczelnie. Piąty rok profesorów, promotorów na miesiąc do Kołobrzegu. Profesorom ufundujemy w czasy, w dobrym ośrodku, studentom jakieś noclegi na stacjach. Ufundujemy dla wygranych prac 3-4 nagrody. Powołamy gremium społeczne z radnych, między innymi może z dziennikarzy, z nas, kupców, którzy wybiorą, z mieszkańców, i zrobimy konkurs, tak? Moglibyśmy to zrobić na promenadzie, na molo, wystawić te prace, tak? Była taka świadomość, że to młode umysły, świeża głowa, bez układu, bez tego, żeby coś fajnego powstało. No niestety, no, do tanga trzeba dwojga, tak? Z naszej strony wychodzi... Te rozmowy się pomału toczą, tak? Ale no, też trzeba sobie powiedzieć, że to nie, że tak stowarzyszenie co dwa lata przychodzi i czegoś żąda. To nie, my ciągle chcemy rozmawiać, tylko czasami bywa z tymi rozmowami różnie, tak? No, czasami pewne rzeczy rodzą się w bólach. My chcemy, żeby Kołobrzeg był atrakcyjny, żeby chodząc promenadą, na tym zależy, tak? Szczególnie, że no, ja prawie mieszkam, moja rodzina mieszka tu 70 lat i myślę, że następne kilkadziesiąt lat będzie tu mieszkała. My chcemy, żeby ten handel był urozmaiceniem tego, żeby był atrakcją tego, bo nam to mówią też turyści, tak? Handel, który jest przy molo, jest atrakcją dla turystów. Jeżeli by nie był atrakcją, to my byśmy zbankrutowali. Tak, muszę troszkę dorzucić do waszego ogródka to, że no tak, o ile handel można uznać za jakiegoś rodzaju atrakcję, no to w tym momencie ta atrakcja przyćmiewa atrakcję, jaką jest molo, bo go w ogóle nie widać. No i teraz wróćmy, panie redaktorze, do tego. Ja bym nie chciał mówić, czy na molo musi być 5 punktów, 10, 15, bo niech to ustalą architekci, tak? Niech przedstawią swoją wizualizację. I teraz ja panu powiem jedną rzecz. Czy molo musi być widać, dochodząc do niego? Bo ja byłem na kilkunastu molach w Europie Zachodniej. Widziałem fakt, że w telewizji, bo w telewizji mola, które są w Stanach Zjednoczonych i na świecie, nawet w Nowym Jorku. I niekoniecznie musi być widać molo z dojścia, bo w Sopocie, jeżeli byśmy tak mówili, wzór w Polsce to jest Sopot, mamy Grand Hotel, teraz duży sieciowy, jakiś tam Hilton czy coś tam jeszcze i dom zdrojowy przed samym molem, tak? I tego mola wcale nie widać z Monte Cassino, z Monciaka, tak? W Niemczech od setek lat, Morskie Oko jest też tym przykładem, tak? W Niemczech, my byliśmy w Henningsdorfie, ktoś mi tam zarzucił, że są trzy mola i jedno jest handlowe. Nie, tam są trzy mola i trzy mola są handlowe. Nawet te molo, które jest wpisane jako zabytek UNESCO, najstarsze drewniane molo i tak dalej, też na swojej posadowie, tak jak kiedyś ktoś pamięta, było Morskie Oko i był ten lokas restauracyjny, a później taras widokowy, tak? My byśmy chcieli, żeby molo... Ja nie mówię, że ma być widoczne, czy nie ma być, bo są te klomby i miejsca zielone z jednej i z drugiej strony niezagospodarowane, a trzeba sobie powiedzieć jasno, bo ja byłem w ministerstwie swego czasu z przedstawicielem Urzędu Miasta, gdy rządził jeszcze PiS,
a w mieście już rządziło PO i kupcy byli poproszeni o taką delegację z Urzędem Miasta, żeby załatwić sprawę promenady tego dzikiego handlu i rozmawialiśmy na temat mola. Trzeba sobie powiedzieć, że to jest betonowy klomb. Te tereny zielone, tak zwane szczelnie, na których my mówimy, są do zagospodarowania. Jeżeli będzie taka wola, że molo ma być widoczne, to można zrobić fajną zabudowę bokami. My byśmy chcieli, żeby molo było darmowe. Ale powiem panu, że ale to jest inna sprawa, ale powiem panu, że jeżeli idzie o opinię turystów i badania, które są prowadzone, sam wiem, bowiem my też prowadziliśmy takie badania, jeżeli idzie o najbardziej rozpoznawalne punkty w Kołobrzegu, to turyści mówią latarnia morska i molo. Tak więc... Więc my byśmy chcieli, żeby te molo było... Ono jest jak było, jest, ale... Do czego zmierzam? My byśmy chcieli, żeby te molo było atrakcją. Żeby był ekran ochronny na środku, bo ludzie o tym nawet nie wiedzą. Na zachodzie robią ekran ochronny na środku mola z zadaszeniem malutkim. Tanie pieniądze, szklany ekran. Wieje wiatr tak jak dzisiaj. Idzie pan, wieje wiatr z prawej strony, idzie pan lewą stroną. Wieje wiatr z lewej, idzie pan prawą stroną. Wejście... z plaży, stanąć naprzeciwko naszego mola, plaża się zrobiła nam szersza o 50 metrów, patrzymy na ten betonowy mur okolejący molo, zrobiony graffiti, ja nie uważam, że to jest atrakcja. My parę lat temu pokazaliśmy taką lekką wizualizację zrobioną na komputerze, żeby nam z jednej strony zrobić taką trybunę, tak? Jak są koncerty plenerowe w sezonie, żeby była taka już stała trybuna, fajna. Można rozmawiamy z architektami, sposobów na zagospodarowanie tego, żeby nie był betonowy mur jest milion. Mamy nasi architekci mają ciekawy sposób na to, żeby molo było jedną z większych atrakcji w Europie, tak? Jest plan, żeby to wszystko spiąć jakoś tam... No ja się akurat tu z panem zgodzę, bo faktycznie Kołobrzeg, jeżeli architektury jest nieco miastem zaniedbanym, dopiero teraz wychodzi się i rozmawia się na temat tego, jak powinna chociażby strefa dalej się rozmawia, jak to powinno wyglądać. Ale chciałem zapytać jeszcze, jak to jest Henryk Carewicz w takim wypadku. Panie Henryku, no to jak to będzie? Bo trzeba podjąć uchwałę i trzeba coś z tym fantem zrobić. Z tego, co słyszałem, i będzie problem, bo w jakiś sposób radni będą chcieli zmienić pewne swoje postanowienia, czyli żeby jednak handel dalej tam funkcjonował, a prezydent mógł wam przedłużyć po raz kolejny umowy. Tylko, że moje pytanie idzie w tym kierunku. Tam podobny jest problem teraz ze statutem uzdrowiska, tak? Że też trzeba by było zmienić statut uzdrowiska, a znowuż tutaj kwestia opinii i tak dalej, i tak dalej. Nie obawiacie się, że w tym momencie... No ale statut uzdrowiska przewiduje handel pamiątkami. Ja nie widzę tu żadnego problemu, żadnego konfliktu. A ja myślę, że do czego zmierzam? Ale w miejscach wyznaczonych, a tam nie ma. Oczywiście, że w miejscach wyznaczonych, dlatego też cały czas, od samego początku, kiedy plan zagospodarowania powstał, znowu nie będę wracał do historii, ten wniosek nasz leży. I ten wniosek leży i czeka. Co to oznacza? To oznacza, że my dalej czekamy, aż nie my jako kupcy, my tylko wnosimy jakieś tam projekty i propozycje, ale to mają fachowcy być, architekci, którzy mają narysować kształt tego wejścia na molo, czy chcemy je mieć odkryte, czy chcemy mieć je zabudowane w stylu, nie wiem, Międzyzdroi czy Sopotu. I czy Heningsdorf. Na przykład. I chcemy dzisiaj na ten temat rozmawiać. Czas ucieka, prawda? Ale widzieliście już wizualizację molo, ona już powstała, prawda? Jakąś tam mają, więc nie ma tam to niczego, znaczy... Ja myślę, to znaczy, że... to jest wizualizacja remontu molo, tak? My rozmawiamy na ten temat, ponieważ my jesteśmy... My mówimy o wejściu na molo, prawda? Czyli wizualizację wejścia na molo i usytuowania ewentualnego handlu, w jakim kształcie. Ilości punktów odsunięcia na lewo i prawo, czy zrobienia w jakiś sposób wejścia atrakcją miałoby być, tak jak w Międzyzdroju, jak na przykład jakiś taki pasaż handlowy. I teraz musimy sobie zadać pytanie właśnie, co chcemy, w jakim kształcie. Czas ucieka, umowy są do końca roku, prawda? No i teraz Rada musi podjąć decyzję, przedłużyć te umowy i pracować. Tylko ja panu powiem, jak to wygląda. W momencie przedłużenia tych umów, te zapały i ta chęć do tej pracy, stworzenia czegoś tam, znowu wygasa. I znowu w momencie, kiedy kończą się umowy, powstaje znowu nowy problem, no bo kończą się umowy i trzeba coś zrobić. To jest przecież już kilkanaście lat, no kiedy tak, my czekamy. Tak, Zbigniewa Błaszczuka. Kiedy my czekamy na ten temat, żeby ten temat rozwiązać. I ja myślę, że wreszcie trzeba usiąść. Powstał zespół, w którym obaj pracujemy, na którym rozmawiamy właśnie o kształcie handlu, tak jak mówię, od portu do arki. I myślę, że to jest najlepszy taki moment, kiedy no, musi powstać jakiś projekt. Wreszcie, nie wiem, czy wszyscy się obawiają, że jeżeli dzisiaj byśmy podjęli decyzję zabudowy, czy odsunięcia tych pawilonów wejścia na molo, czy zmniejszenia ich ilości,
że to będzie zła decyzja, że może byśmy po pewnym czasie mieli inną. Ja uważam, że musimy wreszcie taką decyzję podjąć, bez względu na to, jakie będą konsekwencje. To trzeba naprawdę dzisiaj zaprosić ludzi, którzy się na tym znają, którzy będą mieli jakąś wizję. Samo molo jest atrakcją, ale czy do końca atrakcją? Czy na tym molu na końcu nie powinna być jakaś kawiarnia oszklona, gdzie można by było rzeczywiście usiąść, wypić kawę, zjeść ciastko. Poprzebywać. Widzieć to morze na w zasięgu ręki, prawda? Dzisiaj jeszcze, no, panie redaktorze, wszyscy wiemy, Kołobrzeżanie, molo, atrakcja, molo i jeszcze pobieranie opłaty za wejście. Masa wycieczek z tego rezygnuje. Czy tak to powinno wyglądać? Ja uważam, że jeżeli chcemy zrobić to atrakcją, to wejście na molo powinno być bezpłatne. Jeżeli chcemy, żeby molo było atrakcją, no to zróbmy coś na tym molo. Można by było pomyśleć, dzisiaj mamy już poszerzone plaże, może o przedłużeniu mola w jakimś perspektywie, prawda? Ale każde molo, żeby było atrakcją, to tam się musi coś dziać. To molo musi czymś żyć. Nie tylko samym spacerem cichym, że ktoś się przespaceruje w szumie morza i tego. On musi pójść w jakimś celu. On wie, że jak pójdzie na spacer na molo, to wypije na końcu mola herbatę czy kawę. Niech pan powie mi taką jedną rzecz. No to w związku z tym, to co wy tylko tam rozmawiacie, na tym się skończy, bo to potem jeszcze i tak zderzy się z wizją radnych. Ja nie wiem, ilu radnych jest w tym zespole i kto tam reprezentuje. Panie redaktorze, to się zderzy z taką smutną rzeczywistością, bo wielu radnych ma jakiś odmienny pogląd na to. Ale ja myślę, że fachowcy, którzy się za ten temat wezmą, którzy stworzą jakąś wizualizację i projekt już docelowy, który miałby być, będą w stanie przekonać większość radnych, żeby zagłosowała, żebyśmy wreszcie podjęli jakąś decyzję i ten temat raz na zawsze rozwiązali. Może raz nie na zawsze, ale raz na jakieś kilkanaście lat, żeby to rzeczywiście każdy, kto tam taki punkt w jakiś sposób będzie miał, czy będzie miał możliwość handlu, to wie, że wygrałem przetarg na 5 lat. Punkt jest własnością miasta, na przykład, prawda? Handluję 5 lat i na 5 lat inwestuję w towar, który tam inwestuję. To jest jakaś logika ciągłości prowadzenia tej działalności. Bo ja sobie nie wyobrażam życia w takiej niepewności, co mnie jutro będzie czekało. To, no, wiemy, co będzie ich czekało. Nic. No bo dzisiaj łudzimy się nadzieją, to znaczy jesteśmy po jakichś tam rozmowach, że ta umowa zostanie przedłużona. Ale no i stajemy przed dylematem wybrania. Ile wypłacicie rocznie za dzierżawę tego miejsca? Bo to też się mówi o tym, ja też ten temat poruszam, że gdyby był tam przetarg, to pewnie te miejsca dzisiaj osiągnęłyby o wiele większą wartość, bo ten czynsz był już waloryzowany. Chciałbym to też, był oczywiście podniesiony i to w niektórych przypadkach to podniesiony. Nie chcę rozmawiać o kwotach, chcę powiedzieć, że przez To jest ważne. To przez te myślę, że około rocznie wpływa około 700 tysięcy do budżetu miasta. Tak, od wszystkich punktów. I to nie jest też tak, czasami można czasami poprzez taki przetarg, tak, i doprowadzenie ludzi do desperacji, tak, to tak było kiedyś w porcie. I przy naszych przetargach jest opinia również ówczesnej naczelnik w prasie wykazana, że ona się cieszy, że nie doszło w przetargach na molo do aktów desperacji, że ludzie licytowali się bez opamiętania. Bo było tak w porcie, że czasami dochodziło do licytacji, które przewyższały wartość biznesową tej inwestycji i te punkty padały. Dzierżawy w ogóle nie wpływały. Ciężko było wyrugać tego właściciela, który wygrał ten przetarg i przez 3 lata zamiast wpłynąć określone środki, nie wpłynęło nic, tak? Bo później jakiś komornik, jakieś coś, 3 lata czy 4 trwała sprawa i czasami dążenie do takiego, też, to trzeba sobie też jasno powiedzieć, że większość radnych, z którymi my rozmawialiśmy, widzi handel w tym miejscu. Są niektóre betonowe głowy, które nie widzą nic w mieście, tak? My ustaliliśmy, że na terenach od portu do Arki leży na chodniku od 2 do 4 milionów dla budżetu miasta, które dzisiaj radni poprzez swoje zaniechanie nie podnoszą. Ja uważam, że lepiej pomagać ludziom w prowadzeniu biznesu, brać z tego środki. Miasto się rozwija, ludzie się rozwijają i bogacą, też trzeba raczej jasno powiedzieć. Wszyscy na tym korzystają, niż sprzedawać w nieskończoność działki, tak?
których już też nikt nie chce kupić. Nie chce kupić. No nie, że nie ma, no zawsze coś można zakombinować. Można sprzedać, sprzedać wodociągi, można sprzedać med, tak? Można coś tam spróbować. Popadamy znowu w skrajności. Wszystko za to, ale nie, dobrze, to sprzedajmy, ale to wszyscy za to potem zapłacimy. I właśnie o to chodzi. I my uważamy, rozmawialiśmy na stowarzyszeniu 2 miesiące temu, padła taka głośna inwestycja, żeby sprzedać uzdrowiska kołobrzeskie, tak? To ja powiedziałem, to dlaczego nie wykorzystać tych 4 milionów czy 3 milionów rocznie, zaciągnąć kredyt pod uzdrowiska i czemu miasto nie miałoby skomunalizować uzdrowisk? Myślę, że jako mniejsza i bliższa uzdrowiskom instytucja zarządzałaby nimi lepiej. Proszę, pieniądze leżą na chodniku, my je podnosimy. Żaden deweloper, który buduje dzisiaj i architekt, który projektuje dla dewelopera na jego zlecenie, nie robi na dole w atrakcyjnym miejscu ławek i klombów, robi miejsca handlowe, robi sklepy, za które bierze się z metra 3 razy tyle niż za mieszkanie. Dlaczego miasto ma ja uważam, że my tych radnych, którzy działają na szkodę miasta, powinniśmy skarżyć do sądu, nawet z powództwa cywilnego, tak? Jeżeli nie udowodnimy im naruszenia prawa i nie oskarżymy ich z prokuratury, to powinniśmy im robić sprawy z powództwa cywilnego, że działają na szkodę miasta, bo jeżeli są dzisiaj niektórzy radni, którzy mówią, że najlepiej widzieliby handel przy molo na terenach prywatnych z IROB-u, to ja uważam, że lobbują dla prywatnego dewelopera. Skoro dzisiaj w porcie są deweloperzy, którzy wynajmują dzierżawcom sklepy, to oni podpisując z nimi z metra płacą mniej niż my na molo, żebyśmy sobie tak jasno powiedzieli. Ale mają klauzulę w umowie, że jeżeli ten deweloper będzie chciał sprzedać ten punkt, to ten dzierżawca ma prawo pierwokupu. On o niego dba, bo on chce, żeby on 10 czy 15 przyniósł mu dzierżawę i najlepiej, żeby się mu nie pokazywał i nie zawracał mu głowy. Jeżeli on mu nie zawraca głowy, przynosi mu pieniądze, to on jest zadowolony. Ale wie pan, że pomysł, który pan zaproponował, jest lekkim przegięciem, tak, żeby oskarżać radnych. No radni reprezentują określonych wyborców, ale niektórzy, nie wszyscy wyborcy. Ja myślę, że kolega popadł skrajnie. Nie, panie redaktorze, on wskazuje radny to, że musi działać. Nie potrafią spojrzeć przez pryzmat biznesu. Czyli wpływów do budżetu miasta. Ale ja wiele razy z tym, będąc radnym... Henryku, bo to jest cały problem taki, że my tu we trójkę wiemy, na czym polega prowadzenie działalności gospodarczej, bo my prowadzimy, tak? A jest wielu którzy nigdy w życiu się z tym nie zetknęli. Być może dlatego z tego to wynika. Ja właśnie dlatego jestem zaskoczony, że urzędnicy, radni, niektórzy, cały czas mówię o co niektórych, nie wiedzą chyba skąd się biorą pieniądze na diety radnych, na wypłaty urzędników, bo zawsze, kiedy jako przedsiębiorca wchodziłem do urzędu, nie zawsze byłem traktowany jako człowiek, który składa się na ich pensję. Bo to trzeba jasno sobie zrozumieć. Jeżeli do mnie przychodzi klient, który przynosi mi pieniądze, które ja zarabiam od niego, no to ja go inaczej traktuję. Natomiast w urzędzie niejednokrotnie byłem traktowany jako zło konieczne. Przylas, ktoś coś będzie chciał. A wielokrotnie spotykam się z wypowiedziami radnych, którzy nie widzą problemu, albo patrzą przez pryzmat krótkowzrocznej zazdrości, że on tam pracuje i zarabia. Pracuj i ty zarabia. A może dlatego, panie Henryku, też jest tak, na to spójrzmy w ten sposób, że może trzeba by było się zastanowić nad poprawą jakości pracy komisji budżetowo-finansowej, tak, która powinna być komisją typowo gospodarczą, także dla miasta i na przykład powinna, tak kiedyś było, to funkcjonowało, gdzie funkcjonowały przy niej organy doradcze, na przykład stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców. Tak? Dzisiaj tego nie ma i jest tam wiele osób, tak, które mówią o gospodarce, a nie mają, czy o ekonomii, nie mają oni zielonego pojęcia. To znaczy, myśmy jako stowarzyszenia gospodarcze, myśmy się w jakiś sposób porozumieli i dzisiaj stworzyliśmy takie zespoły, które pracują przy urzędzie. Ale ja panie Henryku, ale nie wiem, czy one zespoły, wiele wniosą. Ale to są zespoły, które pracują przy prezydencie. Ja już słyszałem głosy, na przykład głos Henryka Bieńkowskiego, który mówi, że to jest kompletne nieporozumienie, bo co mu po tym, że pan prezydent sobie coś konsultuje? To nie sobie konsultuje. Dla niego jako radnego nie jest to obligujące w żaden sposób. Oczywiście, bo go ale nigdy niczego nie zaprasza. Panie redaktorze i drodzy państwo, bo ja uważam, że taki zespół, który pracuje przy prezydencie, wypracuje jakieś wnioski. I jeżeli te wnioski będą tak klarowne i tak jasne, że przekonają większość radnych, no to na pewno skorzystają z takich wniosków, gdzie będą jasno, namacalnie pokazane. A nie uważa pan, że lepiej by było powołać jakąś taką specjalną komisję, na przykład do niektórych ważniejszych, węzłowych tematów, bo są takie tematy, tak? I spotykać się z radnymi, tymi, którzy reprezentują określone środowiska. No zobaczcie na przykład, jaki jest opór dzisiaj przed powołaniem komisji morskiej w Radzie Miasta.
gdzie tak naprawdę mamy dużą część środowisk w Obrzegu zainteresowanych, żeby o tych sprawach rozmawiać z określonymi ludźmi, którzy znają się na tym. Mamy takich radnych w Radzie Miasta, przecież to jest Jacek Woźniak, to jest Lech Pieczyński, to chociażby tych, których wymienię, którzy na pewno mają doświadczenie i wiedzę na temat polityki morskiej czy gospodarki morskiej. Ale jest opór, tak? Dlaczego nie stworzyć komisji, która by się zajęła sprawami gospodarki i handlu chociażby, a komisja budżetu powinna się zajmować w tym momencie tylko i wyłącznie sprawami budżetu i zmianami w budżecie, a są tam, mówię, osoby, bo ja chodzę na te komisje i pamiętam jeszcze, jak to było za czasów Andrzeja Miennika, Bogusława Ulana przecież, i on był przewodniczącym, zresztą jest Krystyna Strzyżewska, nie zarzucając nic pani przewodniczącej, która zna się na pewnych sprawach, no to część radnych po prostu w tej komisji jest nieprzychylnie przyłata i potem nie ma tam o czym z nimi rozmawiać, a jest to komisja, która opiniuje ważne sprawy. Chociażby. Ja też tak uważam i dlatego zawsze wyobrażałem sobie, że w komisjach pracują radni, którzy mają wiedzę na ten temat, prawda? A jeżeli nie, no to w jakiś sposób tą wiedzę uzupełniają. Powiem, że to, o czym my rozmawiamy, że te zespoły, które zostały stworzone i te wnioski, które zostaną wypracowane, jeżeli będziemy w stanie tymi wnioskami wypracowanymi przekonać tych radnych, to ja uważam i komisja budżetowa, i komisja komunalna, i każda inna komisja, czy nawet architekturę, będziemy w stanie przekonać do tego, że ten wniosek, który my żeśmy wypracowali, jest wnioskiem zasadnym. Jeżeli rzeczywiście popełnimy jakieś błędy, żebyśmy dobrze byli zrozumiani, my pracujemy społecznie w tych zespołach, my nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia i my nie wyobrażamy sobie, że wszystkie nasze wnioski, które my wypracujemy, Rada zaklepie. No to jest na pewno jakąś bzdurą. My sobie zdajemy sprawę z tego, że pracując nad pewnymi problemami tego miasta, wskażemy radnym, prezydentowi i urzędowi tego miasta problemy tego miasta, problemy przykładowo nawet kupców z Mola, I my sobie musimy zdać sprawę, że w jakiś sposób oni muszą otworzyć na to oczy i rozpatrzeć te wnioski. Jeżeli ten wniosek będzie przekonywujący, to myślę, że na pewno przejdzie. A przejdzie? Teraz? No, czy teraz przejdzie? Nie jesteśmy wróżkami, tak? Ja powiem tak. Prowadzimy, i trzeba sobie też powiedzieć, prowadzimy panie... rozmowy z radnymi, bo przedstawiciele z Mola prowadzą rozmowy z radnymi, starają się ich w jakiś sposób przekonać o problemie tego, a uważam, że problem jest bardzo duży, bo to jest kilkadziesiąt, może nawet nieraz kilkaset rodzin, które żyje z tego. Są określone pieniądze, wpływy do budżetu i to jest argument, który przekonuje. A to w jakim kształcie? No to właśnie, to ja uważam, że to jest wina urzędu, rady, że do dziś ten problem nie został w jakiś sposób rozstrzygnięty. Przeczytam tylko SMS-a od Jacka Woźniaka. W trzeciej kadencji była komisja gospodarcza, która zajmowała się tymi sprawami po zmniejszeniu liczby radnych włączoną do finansowej ze stratą dla gospodarki miasta. A z tym możemy się zgodzić. No i słusznie. Czyli można złożyć wniosek o powołanie tego rodzaju komisji. I bardzo słusznie. Trzeba sobie też powiedzieć, że my jako stowarzyszenie i ludzie, którzy prowadzą biznes, też nie znamy się na wszystkim. No tak, ale do czego zmierzam? Jeżeli jesteśmy w tej komisji, my też bierzemy specjalistów, którzy nam doradców. Ale w takiej komisji można się spotkać i spotkać się na 2-3 godziny i porozmawiać konkretnie o pewnych rzeczach. Dzisiaj nie ma takiej konkretnej dyskusji na temat tych wszystkich spraw, bo one się mieszają, tak? Czekają urzędnicy, bo to jest budżet. Zmiany w budżecie są co sesję, tak? No bo no tak, taka jest dzisiaj rzeczywistość finansowa miasta. Co chwilę zmieniamy budżet. To tamto, siamto. Teraz to trzeba zbadać, budżet trzeba uchwalić. No wchodzimy właśnie w taki etap, gdzie za chwilę wszyscy nie będą robili niczego innego, tylko zajmowali się pracami w budżecie. A sprawy gospodarcze miasta są każdego dnia. No wiemy o tym doskonale, że borykamy się jako przedsiębiorcy z wieloma problemami, o których de facto nie ma z kim rozmawiać. Chodzicie, lobbujecie z radnymi, a można by się było spotkać spokojnie, tak, w wąskim gronie osób, które znają się na tego rodzaju problemach. Bo ciężko jest rozmawiać o sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, bo też, i chciałem to podkreślić, że w wielu momentach traktuje się nas po prostu jak chodzące świnki skarbonki, które po prostu trzeba tylko przychylić. I wiem o tym doskonale. I wysypać trochę grosza, bo nasza firma zarobi na reklamie. Za chwilkę pojadę do Henryka Carewicza, zostawię pieniądze, bo mam do naprawienia samochód, bo wiadomo, samochód jest od tego, żeby naprawiać i jeździć tym samochodem. Pojadę, kupię coś, zostawię pieniądze, tak? Mamy w tym momencie jak gdyby kontrolę
kontrolowany obrót pieniądza w gospodarce finansowej miasta. No ale to, żeby to funkcjonowało, to musi być też sprawnie naoliwione, a idzie kryzys jeszcze, powiedzmy sobie, tak? I już jest. Wszyscy musimy sobie zdać sprawę, że dzisiaj, w przyszłym roku to będzie dopiero kryzys. Że dzisiaj ten urząd i ta rada musi popatrzeć na to szerzej. Nie ma wpływów do budżetu ze sprzedaży majątku. Dzisiaj rzeczywiście podnoszenie dalej podatków od prowadzonej działalności gospodarczej, myślę, że jest utopią, bo to jest takie dożynanie kury, która znosi złote jaja. Ja na ten temat się wypowiedziałem, dziwię się, że Izba Gospodarcza dalej to wspiera, nie wiem dlaczego. No ale podejrzewam, że to już jest problem Izby Gospodarczej. Ja powiem tak, dzisiaj to miasto, gdyby rozmawiało z wszystkimi podmiotami gospodarczymi, miało taki kontakt, a uważam, że taki kontakt jest, bo zespoły, które są powołane, to są przedstawiciele wszystkich podmiotów gospodarczych, można by było wnieść bardzo duży zastrzyk do budżetu. Bo to jest to, o czym mówi Tomek. To są pieniądze, które leżą na ulicy, tylko trzeba je podnieść. Ja rozumiem, że prościej sprzedać nieruchomość, wziąć raz do budżetu jakąś sumę określoną na przejedzenie, bo to tak trzeba sobie jasno określić. A ja uważam, że my dzisiaj powinniśmy popatrzeć na to trochę szerzej, z szerszej perspektywy. W jaki sposób zorganizować w tym mieście coś, co będzie cały czas określony dochód do budżetu przynosiło. I to jest bardzo istotne. I takim między innymi jednym z wielu punktów to jest usytuowanie handlu od latarni do arki. I to, tak jak Tomasz tu powiedział, to są... Myśmy to wstępnie liczyli, to jest ponad 2 miliony złotych rocznie do budżetu przy jakichś nawet minimalnych opłatach. I dzisiaj możemy wykorzystać potencjał Kołobrzeżan. Kołobrzeżanie będą mieli pracę, Kołobrzeżanie będą zarabiali pieniądze i budżet tego miasta będzie miał wpływy. Ja bym nie chciał tutaj się chwalić, bo nasze stowarzyszenie nie tylko zajmuje się handlowcami z Mola. My mamy w swoim zadaniu szerszą jakąś taką pracę nad tym. Wiele razy zajmujemy się problemami całego miasta, bo przecież to nasza inicjatywa była stworzenia tego kołobrzeskiego balu, prawda, z którego dochód był na hospicjum. Ja myślę, że nasi ludzie ze stowarzyszenia wspierają również sport kołobrzeski. Działamy w różnych kierunkach, działamy charytatywnie, nie biorąc żadnych jakichkolwiek pieniędzy za to. I tutaj uważam, że naprawdę jesteśmy ludźmi, z którymi należałoby rozmawiać. Przedstawiciele stowarzyszenia oczekują na takie rozmowy. Ja uważam, że każdy Kołobrzeżan, każdy człowiek, który prowadzi jakąś działalność gospodarczą, chciałby mieć w jakiś sposób ten swój temat zapewniony, że ja przez 5 lat nikt mnie nie ruszy, mogę tam pracować. I on przez 5 lat zaczyna myśli i inwestuje, prawda? I to jest taka zapobiegliwość tego wszystkiego, gdzie o co my walczymy, żeby nie było czegoś takiego jak dzisiaj, że zbliżamy się do końca roku, kończą się umowy i co dalej? No i co dalej? Znaczy, żeby podsumować, ja bym chciał jeszcze 3 słowa powiedzieć. To nie jest tak, że my znowu wnosimy o coś, chcemy dostać następne 2-3 lata i dalej sobie... I osiąść na laurach. My jasno powiedzieliśmy, że chcemy przedłużenia umów, bo jest przesłanie gospodarcze i społeczne na to, żeby te umowy przedłużyć. Chcemy wypracowania od razu następnym krokiem harmonogramu i konkretnych punktów z czasem, że pracujemy nad zmianą planu, pracujemy nad wizualizacją, pracujemy nad planami. To nie jest tak, że my walczymy tylko o handel w tym miejscu. My chcemy, żeby była fajna promenada, żeby przerzedzić ten teren, który jest między plażą a tą promenadą już istniejącą, żeby na przykład nie budować nowej, a przerzedzić tą roślinność, żeby były tarasy widokowe, żeby zrobić w tych miejscach tarasy widokowe, żeby były wszędzie, tak jak jest na zachodzie, bo my jeździmy, mamy dokumentację. Tam może nie są najdroższe parkingi rowerowe, ale jest ich wszędzie mnóstwo. U nas od portu do arki w tej strefie nie ma chyba, no nie wiem, przy Molo nie ma żadnego parkingowego. Nie ma, przypinam rower do słupa. No właśnie, słup, ławka, płot. Chcemy, żeby były poidełka, żeby były punkty świetlne. Mamy zresztą, rozmawiamy z architektami, bierzemy sobie jakichś tam doradców, tak, którzy mają fajne, ciekawe propozycje. My chcemy, żeby Kołobrzeg na dzień dzisiejszy był nie, i konkurował nie tylko ceną z zachodnimi kurortami, ale również, żeby zaczął konkurować jakością obsługi, tak. A między innymi to jest też tak,
że jeżeli ja jestem w Niemczech, w miejscowości takiej jak nasza uzdrowiskowej, przejazdem z ciekawości i zimą są parasole ogrzewane gazem na zewnątrz, tak? Ludzie siedzą, piją sobie grzane piwo w spacerze, między innymi tym wzdłuż plaży, patrzą sobie na morze, żeby takie rzeczy również były u nas. Nie mamy czego się wstydzić, tak? Bo to jest normalna rzecz. Tam stojaki z pocztówkami również stoją i nikogo to nie razi i nie... Musimy kończyć. Tak? Proszę Państwa, dziękuję bardzo gościom za to, że przybyli, że mogli powiedzieć, bo my tutaj, żebyście Państwo widzieli, też krytykujemy Państwa, to nie jest tak, ale obiecałem, że udzielę Państwu głosu i żebyście Państwo mogli powiedzieć również, jak to Wy widzicie z punktu widzenia kupców i przedsiębiorców. Myślę, że to wszystkim wyjdzie na zdrowie, znając rację każdej ze stron. Zobaczymy, co powiedzą radni, bo to ani ja nie zadecyduję. Nie, no oczywiście. Państwo, tak? Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli przedstawiciele Kobrzyckiego Stowarzyszenia Kupców i przedsiębiorców Henryk Carewicz, a także pan Tomasz Budzyński. Bardzo wam dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo. Będziemy rozmawiali na te tematy dalej, to jest pewne. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na powtórki dzisiejszego programu o godzinie 18.20, a także na jutrzejszą transmisję na żywo sesji Rady Powiatu, 24. sesja Rady Powiatu, już jutro o godzinie 10. Do zobaczenia.